Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej TIM po 9 miesiącach 2018 roku wyniosły ponad 606 milionów złotych, zaś samego TIM-u niemal 551 milionów złotych. To wzrost odpowiednio o 17,7 oraz 16,7% względem analogicznego okresu 2017 roku. Dynamicznemu wzrostowi przychodów towarzyszą wyższa marża brutto na sprzedaży, a także zyski z działalności operacyjnej brutto i netto. Naszym celem nie jest wzrost sprzedaży za wszelką cenę. Jest racjonalny wzrost sprzedaży, czyli nie tylko, że chcemy uzyskiwać wzrost sprzedaży, oprócz tego poprawiamy marżę procentową. I chciałem zwrócić uwagę, że marża procentowa po trzech kwartałach tego roku to jest 16,8% versus 16,1%, czyli wzrost o 0,7% punktu procentowego. To jest taki dość trudny balans, to znaczy między utrzymaniem marży i wzrostem marży, albo załóżmy, że utrzymaniem i wzrostem sprzedaży, ale te trzy kwartały tego roku pokazały, że potrafimy to robić. Mamy jakby trzy takie cele na najbliższy czas. Wzrost sprzedaży, ale umiarkowany, nie za wszelką cenę. Dwa, utrzymanie marży na tym poziomie, który mamy w tej chwili, ewentualnie optymistycznie wzrost, ale załóżmy, że celem jest utrzymanie tej marży na poziomie 16,7% i dalsza optymalizacja kosztów, co powinno w przyszłym roku zdecydowanie poprawić wyniki działalności TIM. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 15 600 000 zł wobec 1 800 000 zł straty po trzech kwartałach 2017 roku. Zaś zysk netto 11 700 000 zł wobec 2 300 000 zł straty rok wcześniej. Na poziomie EBITDA grupa TIM osiągnęła 23 800 000 zł zysku, to jest o ponad 300% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Po trzech kwartałach wynik na sprzedaży wyniósł blisko 9 milionów złotych. W relacji do wyniku po trzech kwartałach ubiegłego roku, kiedy ten wynik wynosił 900 tysięcy, jest to blisko dziesięciokrotność wielkości zanotowanej w roku ubiegłym. Koszty działalności operacyjnej z wyłączeniem kosztu własnego wzrosły o ponad 11%, co w relacji do wzrostu przychodów o blisko 17% pokazuje, że zadziałała dźwignia operacyjna i dzięki temu TIM zanotował zdecydowanie wyższą rentowność w relacji do roku poprzedniego. Jeżeli chodzi o koszty działalności operacyjnej, jedną z najistotniejszych pozycji jest koszt obsługi logistycznej TIM-u. Koszty obsługi logistycznej w relacji do roku ubiegłego wzrosły niewiele, ponad 6%, więc na poziomie kosztów właśnie obsługi logistycznej dźwignia operacyjna zadziałała najmocniej i w największym stopniu przyczyniła się do poprawy wyników i rentowności TIM. Logistyczna spółka 3LP, wchodząca w skład grupy kapitałowej TIM, zanotowała po trzech kwartałach 2018 roku 26% wzrost przychodów rok do roku, pozytywny wynik finansowy na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat, a także dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. W podwrocławskich Siechnicach, gdzie znajduje się zarządzane przez spółkę Centrum Logistyczne, do użytku została oddana wybudowana właśnie hala magazynowa o powierzchni 10,5 tysiąca m2. 3LP SA dysponuje obecnie łącznie 60 tysiącami m2 powierzchni magazynowej klasy A. 3LP z okresu takiego dziecięcego, jakbym powiedział, raczkowania zaczyna dorastać już do samodzielnego funkcjonowania. Przede wszystkim mają dodatnie przepływy finansowe na działalności operacyjnej, co dla nas ważne, nie potrzebują wsparcia ze strony TIM-u, żadnych, wycofaliśmy wiele poręczeń i gwarancji, które wcześniej TIM musiał udzielać 3LP z racji początku biznesu, także oni są już samodzielni, to jest bardzo ważne. Dwa, permanentnie rośnie udział w sprzedaży 3LP klientów zewnętrznych i to jest główny cel, który jest przez 3LP postawiony i co jest dla mnie najbardziej wartościowe, te umowy z klientami zewnętrznymi są już długoletnie. Do tej pory to były umowy roczne, w tej chwili pojawiają się umowy 2-3-letnie. Tego typu rodzaje umów usługowych stabilizują rozwój firmy, więc można spokojnie planować do przodu czy inwestycje, czy zatrudnienie itd., itd. Cały czas pozyskujemy nowych klientów, a każdy nowy klient poprawia rentowność 3LP. 20 grudnia 2018 roku, po ponad 5 latach przerwy, akcjonariuszom TIM SA zostanie wypłacona dywidenda, a ściśle rzecz biorąc, zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy
za rok 2018. W październiku zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na wypłatę dywidendy w wysokości 1 złotówka na jedną akcję, co będzie skutkowało wypłatą ponad 22 milionów złotych w formie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018. Dywidenda zostanie wypłacona dla akcjonariuszy, którzy będą w posiadaniu akcji TIM-u 13 grudnia bieżącego roku, to jest dzień dywidendy, a dywidenda zostanie wypłacona 20 grudnia bieżącego roku. Po wypłacie dywidendy sytuacja płynnościowa oraz zadłużenie TIM-u pozostaną na bardzo bezpiecznych poziomach i spółka będzie w stanie w dalszym ciągu realizować swoją strategię, zwiększając przychody i dynamikę swojej działalności.